Pierwsze występy na deskach sceny plenerowej przy budynku Miejskiego Centrum Kultury Giganty Mocy za nami. 4 maja przed bełchatowską publicznością zaprezentowały się dwa lokalne zespoły. Jako pierwszy wystąpił zespół Android w składzie Arkadiusz Strzelec, Mariusz Szatkowski, Michał Skarżyński oraz Krzysztof Kupiec. Gdzieś po środku autostrady wszedł na maskę swego wozu i... Rozłożył ręce, białego śniegu rozpadał się. Mieszkańcy mogli również posłuchać bełchatowskiego zespołu Mea Culpa, który tworzą Piotr Kulpa, Dawid Rydz, Wiktor Rydz, Robert Gadecki oraz Marcin Węgrzyński. Czysto właściwie muzyka i ja to różne dwie rzeczy, lecz myśl tam nie leży, że bardziej niż ja ją, to ona mnie zna. Bo każdy ma w sobie muzykę, każdemu coś w duszy ma. Chcę ją wreszcie usłyszeć. Także 4 maja w Bełchatowie odbył się prestiżowy koncert muzyki synagogalnej. Na scenie zobaczyliśmy jednego z najwybitniejszych tenorów na świecie, Izraela Randa. Głównemu kantorowi cenionej synagogi w Stanach Zjednoczonych na bełchatowskiej scenie towarzyszył chór synagogi pod Białym Bocianem z Wrocławia. Koncert Giganci w Gigantach z udziałem Izraela Randa był częścią 24. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudę Mater. Po tak wyjątkowej inauguracji działalności sali teatralno-widowiskowej w obiekcie MCK Giganty Mocy, na bełchatowian czekać będą kolejne interesujące wydarzenia. Jednym z nich będzie występ jednej z najwybitniejszych polskich aktorek, Krystyny Jandy. Aktorka zaprezentuje swój monodram Danuta W. w Bełchatowie już 7 czerwca. Zapraszamy!